Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj ten odcinek będzie troszeczkę taki nietypowy, ponieważ jadę zrobić tatuaż. Jadę po prostu dokończyć rękaw, bo mam już zrobiony park, mam zrobione przedramię. Jeszcze zostało mi okolice łokcia tak naprawdę i górnej części przedramienia. Więc jestem mówiony na godzinę 11, mamy godzinę 10.20, więc mamy jeszcze trochę czasu. Tatuowany będę przez Pawła z Deerhead Tattoo. Możecie jego pracę zobaczyć pod linkiem, który gdzieś tam podpromuję w opisie filmu. Natomiast no, gościu jest mega utalentowanym artystą i naprawdę idę do niego już drugi raz. I naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Może nagram jakiegoś timelapsa jeszcze, żebyście sobie zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Ten oczywiście, kto nie widział, bo teraz no jest moda na tatuaże tak naprawdę i coraz więcej ludzi można zobaczyć z tatuażami na ciele. W przeróżnych miejscach, przeróżne motywy, przeróżna kolorystyka. Także bardzo dużo ludzi decyduje się na tatuaże, nawet starsi ludzie też. Nie mówię o starych, ale że starsi ludzie, tacy, nie wiem, około 50-tki, też odżywają drugą młodość właśnie przez to, że sobie hukną jakąś dziarkę. A jeszcze oczywiście ja wcześniej przygotowywałem się do tego wydarzenia. Mianowicie robiłem sobie takie rzuty na płaszczyznę zespoloną, czyli w Photoshopie zrobiłem sobie grafiki, które chciałbym mieć na ręce. Zrobiłem sobie zdjęcie ręki, no i starałem się jakoś umiejscowić, co troszeczkę pozwoliło mi uruchomić wyobraźnię. Natomiast wszystkie grafiki, które chcę, żeby Paweł się nimi podpierał, no to mam zapisane oczywiście na mailu, także będziemy coś rozkminiać już na miejscu. Także zobaczymy, co czas pokaże. Jesteśmy już na miejscu. Nie wiem czemu, ale zawsze trochę się stresuję przed tym. Nie wiem, czy to jest kwestia, że sam tatuaż, że będzie to trwało 8 godzin. Nie wiem. Najbardziej mozolne w tym wszystkim jest kurde gojenie się tego i upaprzanie tym bepantenem. Maść Bepanten Baby do pielęgnacji brodawek sutkowych. To jest kurde masakra. No ale nic, za 10 minut zaczynamy, więc kurde, jedziemy z koksem.
No siemano, właśnie wyszedłem od Pawła. No było grubo, było grubo. Paweł jest przekotem w swojej dziedzinie, naprawdę polecam każdemu podejść do niego, jak ktoś chce sobie huknąć jakąś dziarkę. Studio na chwilę obecną, w którym Paweł tatuuje, to jest Deer Head Tattoo na Rynku Podgórskim, więc w razie czego póki co jest tutaj do uchwycenia. Reszta zaraz. No i dobra, jesteśmy już po. Jestem niezmiernie, niezwykle, no niebywale zadowolony z roboty, jaką wykonał Paweł. No gościu ma talent w rękach, w wyobraźni, we wszystkim, co jest potrzebne do tatuowania. To jest po prostu niesamowite, jak można przenieść z papieru na skórę innym narzędziem niż jest to ołówek. No jestem pod ogromnym wrażeniem, już drugi raz z rzędu, bo drugi raz jestem u niego. Rewelacja. No, gościu specjalizuje się głównie w tatuażach realistycznych, w realizmie. I doskonale mu to wychodzi. Zresztą większość jego prac możecie zobaczyć sobie na jego fanpage'u na Facebooku oraz na Instagramie. Gdzieś wam się przewinie jego link do jego stron. W razie czego jak najbardziej gorąco, z całego serca polecam. Myślę, że wrócę do niego jeszcze na jakieś tam sprawy. Generalnie rękaw mam, można powiedzieć, skończony w 80%. Została mi tylko wewnętrzna część przedramienia na drugiej ręce. Nie mogę jej podnieść, bo mam owiniętą strecią. Natomiast tutaj planuję wrzucić taki dystrybutor z lat 30. z firmy Texaco. Z koncernu naftowego. Właśnie popularnego w latach 30. W tamtym okresie w Stanach Zjednoczonych. I to będzie się w miarę fajnie komponować. Tylko z tym jeszcze muszę poczekać, no bo teraz jestem świeżo po, więc tak naprawdę muszę dać temu organizmowi troszeczkę od tuszu odpocząć. Natomiast no jestem niezwykle zadowolony i gorąco polecam. Generalnie ludzie też mówili, że na łokciu będzie bardzo boleć. No bolało. Na łokciu bolało. I niestety, znaczy to niestety, no generalnie no bolało jak skurwysyn. Wiadomo, że każdy ma inny próg bólu tak naprawdę, więc tutaj ciężko jakoś to porównywać z innymi osobami. Natomiast jak wcześniej Magda, która mnie tatuowała, robiła mi tutaj bark właśnie z tego motywu, dochodziła mi igłami tutaj przy piersi, przy cycku, to był ból taki szczypiący, taki, no taki mocny, jak naprawdę igły, no nie? A tutaj znowu przy łokciu jest taki tępy, taki bliżej nieokreślony ten ból. Do przeżycia oczywiście, ale w pewnych momentach no, jest to masakra. Ale tak to ja bardzo dobrze znoszę tatuowanie, nic mi nie jest nigdy i nie zwijam się jakoś specjalnie. Kolejne takie uczucie dyskomfortu, które jeszcze ewentualnie mógłbym jakoś przytoczyć, to jest docieniowanie bezapelacyjnie. Gdzie pięcioma igłami w jednym miejscu, jak bokiem ołówka po kartce, tatuator jedzie po skórze. To jest nieprzyjemne, bo to jest jakby rozdrapywanie ran, że się tak wyrażę. Ale generalnie no, jestem bardzo zadowolony, już nie mogę się doczekać efektu po zagojeniu, bo zawsze ten tatuaż nabiera, że tak wyrażę, rumieńców i zyskuje na nasyceniu w momencie, kiedy zyskuje już pełne wygojenie tak naprawdę. Więc zobaczymy, jak to będzie po wygojeniu, ale myślę, że będzie super.